To było bardzo ważne spotkanie w kontekście rywalizacji o wejście do play-offów. Przed tym meczem i Enea Energetyk, i Wieżyca Stężyca miały szansę na czołową ósemkę, ale tylko wygrana przedłużała te nadzieje. Górą była ekipa gospodarzy, która wygrywała nieparzyste sety. Najpierw poznanianki wygrały do 18, by przegrać na przewagi drugą odsłonę do 26. Trzeci set to kolejna wygrana do 18, a czwarta partia to znów gra na styku i przegrana do 23. W tiebreaku gra toczyła się praktycznie punkt za punkt przez większość seta, ale końcówka należała do energetycznych, które zwyciężyły do 11. Wygrana miała dodatkowy smaczek, bo był to udany rewanż za przegraną w finale Mistrzostw Polski Juniorek, w którym obie ekipy spotkały się w podobnych składach. Najważniejsze, że wygraliśmy ten mecz, tak, mieliśmy szansę w drugim secie, w czwartym secie mieliśmy swoje szanse też, żeby może to szybciej po prostu zakończyć i zdobyć tą pełną pulę 3 punktów, ale wygrywamy dzisiaj za 2 punkty, 3-2 z dobrym rywalem, z którym mierzyliśmy się ostatnio też w finałach Mistrzostw Polski, więc no, cieszymy się ze zwycięstwa. Wydaje mi się, że cieszy nas bardziej to, że wygrałyśmy, bo jednak była to ciężka walka, też tanki postawiły nam się i w sumie można było powiedzieć, że miałyśmy taki swój drugi finał Polski po Mistrzostwach Polski Juniorek, więc myślę, że wygrana cieszy. Oczywiście zawsze jest niedosyt, ale myślę, że tym razem tutaj cieszymy się z wygranej. Sytuacja w tabeli ułożyła się tak, że środowa potyczka z ekipą z Piły zaważy o tym, czy Enea Energetyk zagra w playoffach, czy też nie. Presji na młodą drużynę nie ma, ale taka możliwość na pewno pomoże zdobyć kolejne cenne doświadczenie ekipie złożonej głównie z juniorek, które zostały niedawno wicemistrzyniami Polski. Jeżeli byśmy kończyli sezon jeszcze grając w playoffach i no to mamy dodatkową grę, to jest również dla nas jeszcze lepszy wynik po prostu, gra w playoffach. Dodatkowe doświadczenie dla zespołu, możliwość zagrać jeszcze w playoffach, gdzie jest dodatkowy cel się pojawia, także tutaj dla tych młodych dziewczyn to byłby kolejny kroczek taki też w rozwoju, żeby uczestniczyć na tym etapie rywalizacji. Także no chcielibyśmy na pewno, zobaczymy, jeszcze gramy jeden mecz, jeszcze grają inni swoje spotkania, więc zobaczymy. Już w środę decydujące o ewentualnym przedłużeniu sezonu starcie energetycznych. Do Poznania przyjedzie KS Enea Piła, która jest już pewna trzeciego miejsca w tabeli na koniec rundy zasadniczej i być może to będzie właśnie okazja do wykorzystania przez zespół Marcina Patyka. Tylko wygrana za 3 punkty da upragniony cel poznaniankom. Początek derbów Wielkopolski w ramach ostatniej kolejki pierwszej części sezonu o 16:00.